ze sobą normalnie rozmawiać tak jak zawsze, to pewnie byłoby nam przede wszystkim prosto. Jeżeli pozwolisz, będę mówiła do Ciebie po imieniu, Panie Starosto, dobrze? Kiedy się... To jest moje pierwsze spotkanie z dyrektorami z Bolesławca, które zostało zorganizowane. Dla mnie to jest bardzo duże przeżycie. Odbywam bardzo dużo spotkań z różnymi osobami, ale nigdy nie byłam tak zdenerwowana jak przed spotkaniem tutaj z Wami. Jeśli mi pójdzie tak jak na górze z uczniami, to wyjdę zadowolona. Jeśli nie, to proszę bardzo, żebyście te wszystkie moje ewentualne jakieś uchybienia złożyli na kart naprawdę dużego zdenerwowania z tego powodu, że to, wiecie, trudno jest być prorokiem we własnym kraju, a ja trochę mam właśnie teraz tę rolę. Chciałabym opowiedzieć o tym, co teraz jest istotne teraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej, co trochę wypływa z tego czasu, kiedy ja nie pracowałam jeszcze w Ministerstwie, tylko zaczynałam właśnie od rozwoju edukacji, czy zajmowałam się różnymi projektami. Jakie są teraz przed nami duże wyzwania i które z tych wyzwań w sposób dość istotny będą Państwa dotyczyły. Pierwsza rzecz, która jest za nami, to projekt, który być może mniej dotyczy szkół ponadgimnazjalnych, ale taki ciąg wydarzeń, który doprowadził nas do tego miejsca, w którym jesteśmy. Chciałabym go pewną preambułą poprzedzić. Gdybyśmy się chcieli zastanowić, co jest najbardziej istotne dla nas, to sądzę, że dwa hasła byłyby takimi, które bym chciała mieć wyszyte na sztandarze. To jest wyrównywanie szans edukacyjnych i to jest poprawa jakości edukacji. Jeśli chodzi o wyrównywanie szans edukacyjnych, zdarzyło się bardzo dużo. Po pierwsze, to są przedszkola i podstawówka. I to kontrowersyjny projekt, o którym bardzo dużo było dyskusji wówczas, kiedy został wdrożony. Wtedy, kiedy nagle okazało się, że uważamy, że przedszkola powinny świadczyć naszym dzieciom usługę za te środki finansowe, które